Dzień dobry. Proszę Państwa, chciałem dzisiaj zaprezentować Wam wyroby wyjątkowe. To jest komplet, pierścień i para kolczykoklipsów, właściwie kolczyków, tylko z takimi zabezpieczeniami jak w klipsach. Wyroby wyjątkowe, złoto prawie 18-karatowe. Tam jest jakiś problem z tą próbą. Zresztą one nie są cechowane, one są tylko oznaczone deklaracjami. Bez znaków imiennych zresztą, więc z reguły taka biżuteria może sugerować problemy z tym, czy jest stop wykonany prawidłowo. Generalnie dziwię się wytwórcy, że nie zadbał o stop, dlatego że wyroby są pięknie kameryzowane, bardzo dużą ilością diamentów, o wysokiej czystości i o bardzo dobrej barwie. Poza tym są kameryzowane rubinami. Naturalnymi rubinami. W pierwszej chwili myślałem, że są rubiny syntetyczne, ze względu na to, że ich czystość była wyjątkowa. Natomiast po dokładnych sprawdzeniach, pod bardzo dużym powiększeniem, okazuje się, że wewnątrz tych kamieni są inkluzje mineralne, które występują wyłącznie w kamieniach naturalnych. Część tych kamieni była wygrzewana, część jest niewygrzewana. To są kamienie bardzo drogie przy tej jakości, nawet przy tak małym rozmiarze. I cennikowo ta cena jest znaczna. Nie oznaczyłem pochodzenia tych kamieni, natomiast intuicja podpowiada mi, że to mogą być kamienie z Longido. Longido słynie z takich właśnie bardzo drobnych kamieni o bardzo intensywnej barwie, bardzo ładnej barwie, tylko to z reguły są kamienie niepoprawiane. Przynajmniej tak się mówi, że Longido się nie poprawia, bo nie trzeba. No, co prawda widziałem już w życiu loty kamieni z Longido, które na pewno z Longido, po prostu kupionych jako kamienie z Longido, i część z nich było poprawiane. Te loty były mieszane. Kamienie poprawiane z kamieniami niepoprawianymi. Bardzo ciekawy wyrób, czy grupa wyrobów, bardzo ciekawy komplet. Rzadko kiedy tak dobrej jakości rubiny można spotkać na rynku. Zasadniczo do powiększenia 30 razy w tych kamieniach nie ma, nic nie widać. Jakiekolwiek wrostki mineralne dopiero pojawiają się przy takich ekstremalnych, jak na gemologię, ekstremalnych powiększeniach, czyli powyżej 50 razy dopiero coś tam można w tych kamieniach zobaczyć. Niezwykłe i z tego powodu dziwię się, że wytwórca nie zadbał o jakość stopu, bo tak naprawdę brakuje niewiele, żeby to była pełna osiemnastka. No ale cóż, no, ktoś niechlujnie sporządzał stop, no i wyszło jak wyszło.